zawodów i nawet nie umiała wyjaśnić, jak do tego dopuściła jako matka. Było jej strasznie wstyd. Wszyscy się wyściskali, a rodzice dziękowali za pomoc w leczeniu. Anielka nie powinna co prawda jeszcze wrócić do pływania, ale posiadała silne samozaparcie i przekonała wszystkich, że to jej nie zaszkodzi. Tęskniła już za moc, za sportem i my się nie dziwiłyśmy jej. Kochała z całej siły tę dyscyplinę. Powróciła do swojego ulubionego zajęcia po roku. Miała już 10 lat, a pływała jeszcze lepiej niż kiedyś. Mimo, że od 3 lat ani razu nie była na basenie, to dawała sobie świetnie radę. Rodzice obserwowali ją czujnie. Była szczęśliwa. Szybko wracały jej siły. My też cieszyłyśmy się jej radością. Ogromnie bałyśmy się jej, o jej zdrowie. Chyba nie przeżyłybyśmy następnej choroby. Na szczęście już była zdrowa jak ryba. Kontrole co pół roku kończyły się pomyślnie. Zaczęła ponownie chodzić na zawody. Początkowo nie wyglądało to różowo. Pływanie w różowych okularach nie gwarantowało sukcesu. Już jednak po kilku miesiącach na kolejnych zawodach miejskich miała 3. miejsce. Zaczynała od nowa, nie oglądała się za siebie. Zgadniecie, kto zawsze siedział na trybunach i jej kibicował? Ta osoba z synem. Chyba już nigdy nie rzucił nikogo butelką. Córka tej osoby też pływa. I nawet dziewczynkom udało się znaleźć wspólny temat. Jaki? Różowe okulary. Jakie ty masz piękne różowe okulary, powiedziała pewnego razu córka tej osoby do Anielki. Prawda? Wiele jej zawdzięczam, odpowiedziała. I ścisnęła nas jak nigdy dotąd. Dzięki nim patrzę z optymizmem w przyszłość. Mogę przymierzyć? Spytała. Oczywiście. Każdy powinien mieć swoje różowe okulary, odrzekła Anielka, podając nas koleżance. Tak. To niezwykłe okulary, powiedziała. I dziewczynki już wiedziały, że są brannymi duszami. Mimo ogromnych przeszkód, Anielka nie poddawała się. Trenowała i startowała w różnych zawodach. Mijały kolejne lata bez chorób i wypadków. A za to z nową przyjaciółką. Teraz Anielka pokazuje nam, na co ją stać. Ma już za sobą straszne przejścia, ma także kolejne osiągnięcia. Została mistrzynią regionu. Jesteśmy z niej bardzo dumne, bo musiała w sporcie zaczynać po chorobie od początku i nie ma rodziny. Zawsze zabierała nas ze sobą na zawody i dba o nas, trzymając nas w jakiejś ładnej torbeczce. A my? Można powiedzieć, że jesteśmy na emeryturze, bo w basenie zastąpiły nas kolejne nowoczesne okulary. Jednak pozostajemy nadal świadkami jej zlotów i upadków, nie tylko sportowych. Kochamy ją. Najważniejsze jest, żeby zawsze patrzeć na świat przez różowe okulary. Wtedy, niezależnie od trudności, czeka nas nagroda. Szczęśliwe zakończenie. Tylko musimy umieć je dostrzec.